Dzień dobry, witam się. Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Tak, jest dzisiaj, słuchajcie, 18 grudnia, godzina 14:32. Ja dopiero wróciłam do domu od rana, także od rana nie miałam jak nawet dla Was nagrywać, choćbym nawet chciała, to nie miałam jak. Dopiero wróciłam, zaraz Wam pokażę, co zakupiłam, co dostałam. No i coś nagramy na tego vlogmasa, co? Czy wypadałoby? Dostałam, najpierw Wam pokażę, dostałam pizzę, która jest dla mnie nowością i jestem w szoku, że jest to Takeaway Sticky Sweet Cola Barbecue Stuffed Crust. Także ja włączam piekarnik, jestem mega ciekawa smaku. Co prawda jeszcze chwila, zanim moje szkraby wrócą ze szkoły. Jeszcze chwila, także myślę, że akurat się załapią. Zobaczcie, tak wygląda ta pizza, także mamy test na żywo. Dostałam ją właśnie od Karolci, to jest jej ulubiona pizza. Zobaczymy, jak się sprawdzi u mnie, czy również ją tak samo polubię. Zaraz zrobię sobie kawę, bo dzisiaj kawy nie piłam. Nie, dzisiaj akurat u tych staruszków, u których dziś, znaczy u tych dzisiaj państwa, u których sprzątałam, dzisiaj właśnie zamiast herba, zamiast, nie, piłam kawę. Piłam kawę. Co mówię, że nie piłam? Piłam. Ale już zapomniałam, że piłam. Co dostałam? Dzisiaj byłam na dwóch domkach i w obu domkach wymieniliśmy się takimi mini skromnymi prezentami. No mój nie jest taki skromny, słuchajcie, właśnie. Ja jestem zdziwiona, ponieważ prezent dostałam i ja, i dzieci. Czekajcie, żebym nie pomyliła. Tą kartkę dostałam. Tu jeszcze też była jedna kartka, jest. Więc to było od tych. A tu od tych starszych państwa. Więc dostałam kartkę bardzo ładną. Znaczy, w sumie ja mojej nie widziałam jeszcze. Widziała moja kumpela. Czekajcie. Wyjdziesz? Kartka, która nie chce wyjść z koperty. No wyjdź. No wiecie co? Mam. Taka przepiękna. Snowflakes Falling. Zobaczcie, z taką śnieżką. No, pana tego nie widać. Ona jest taka mieniąca się. O, widać. Oczywiście w szafce jesteście, no wiadomo. Także taka mieniąca się śnieżka i jest to takie wypukłe, piękna. Agnes, may your Christmas be merry and bright. Best wishes, Pauline and Fred. To jest od Pauline and Fred. Okej. Super, cudowni ludzie. Bardzo się cieszę, że u nich mam przyjemność wręcz sprzątać. Nie dlatego, że to dostałam, to jest tam, gdzie Wam nagrywam ostatnio z tymi psiakami. Fantastyczne starsze małżeństwo, po prostu. Ja zawsze jestem tam rozczulona, patrząc na nich, to tak człowiek sobie myśli, że szkoda, że w Polsce starsi ludzie tak sobie nie żyją, tak nie mają i nie mają takiego poczucia humoru i takiej chęci w ogóle do życia, jak właśnie tutaj. Starsze małżeństwo, cudowne, kochające siebie, kochające zwierzaki, pomagające, uczestniczące gdzieś tam czynnie w jakichś przedsięwzięciach, także naprawdę świetna sprawa, więc bardzo dziękuję za kartkę, chociaż oni mnie nie oglądają, nie wiedzą w ogóle, co to YouTube. Nieważne. I co dostałam drugiego? Dostałam, słuchajcie, wino. Wino Wine of Spain. Takie winko wyglądające jak szampan. Także przyda się przed Sylwestrem na święta. Zobaczymy. Także to jest coś, co dostałam właśnie od Freda i od Pauline. To bardzo mi miło. I druga rzecz, jak. Aha, i dzieci, przepraszam. I dzieci dostały jeszcze takie czekoladki. Oboje dostali. Oboje dostali taki zestaw czekoladek, także znaczy ciasteczek, czekoladek, nie wiem, taki zestaw po prostu. Także naprawdę masakra, mi czasami brak słów. Kartka powędruje do kartek, oczywiście, za chwilę. I tutaj mam od drugich państwa, dostałam w kopercie karteczkę. Jeszcze jej nie oglądałam. Już, spójrzmy. Czekajcie, wyjmij się karteczko. Ok, Merry Christmas. Serio, no powiem Wam, że teraz to po prostu. Teraz to po prostu zdębiałam. Oszaleli. Dobra, nieważne. Dobra. Dostałam pieniądze. Merry Christmas and a Happy New Year. All the best for 2019 from Rosemary and Peter. Taka kartka i pieniądze. Kwota jest nieważna, po prostu przesadzili.
Jestem w szoku. Ale dziękuję bardzo za kartkę. Po prostu za nie mówiłam. Jakbym wiedziała, że to tam było, to bym to otworzyła na miejscu i bym po prostu pieniążki zostawiła. Wzięłabym tylko i wyłącznie kartkę i prezent, bo jeszcze dostałam prezent. Jeszcze dostałam takie coś. I tu jest też podpisane, proszę bardzo. Tak jest podpisane. To Agnes, Merry Christmas from Rosemary and Peter. No szaleli po prostu, nie wierzę. Dobra, otwórzmy. Nie będę kładła pod choinkę. Kto by wytrzymał pod choinką do 24? Otworzę. Zobaczymy, co my tutaj mamy. Jestem mega ciekawa, bo to są ludzie, którzy mnie tak naprawdę nie znają. Nie wiedzą, co ja lubię. Więc trafić w gust takiej osoby. O, ale obstawiałam. Coś zapachowego, bo rozmary ogólnie bardzo lubuję się w świeczkach, w dyfuzerach, w zapachach w domu, więc obstawiałam. Fantastyczny, widzę już zestaw, ja to znam w ogóle, znam ogólnie, nie miałam z tej serii, ale miałam coś innego. Piękne coś dostałam. Takie coś. Soap flowers. Kwiaty do kąpieli, no właśnie rozmary lubi, ona się kocha w takich. W takich rzeczach, no jestem po prostu, jestem w szoku. Prezent, super, przemiło i to już wystarczy, ale jeszcze kasa, słuchajcie, no to już, wiecie, tak po rodzinie się robi, a nie kurczę po obcych ludziach, jak widzicie. A ja u nich nie sprzątam wcale zbyt długo, bo sprzątam u nich może z czwarty raz, jakoś tak. Wstawię sobie oczywiście karnecik, to zostawiam na pamiątkę, takie po prostu zboczenie. Papier niekoniecznie, papier mogę wyrzucić. Okej, okay. Z miłych niespodzianek, teraz pokażę Wam, co zakupiłam. Zaraz wsadzam pizzę, ale jeszcze się piekarnik rozgrzewa. A ja zakupiłam stado bułek. Skusiłam się na gingerbreadowe ciasteczka. Skusiły mnie swoją szatą graficzną i miękkością. Zobaczymy, czy będą dobre do kawy. Więc takie ciasteczka. Kartki na święta, takie wiecie, te takie, co każdy sobie tutaj w pracy, nie w pracy, taką też dostałam podobną od Kasi, jak właśnie jechała na święta, a ja zakupiłam takie śmieszne z psami, z psiakami, z kotami w ogóle, bo gdzieś tu kot też był. Był gdzieś tu kot. Dobra, może będzie pomieszany. Mam nadzieję, że to nie tylko z psami, ale zobaczcie, jaki pug. Mary Pugmoth. No, fajne. Więc takie z jajem. Jak Gosieńka mnie ogląda, to zakupiłam lody. Miałam kupić takie w pudełku, ale były tylko czekoladowe, a ja nie lubię czekoladowych, więc postanowiłam, że wezmę takie coś z Baileysa. Miałam przetestować. Co ty tu robisz? Nie wolno gryźć worka. Także wzięłam takie lody. Za chwilę to będę właśnie odmrażać i sobie później zjem też do kawy. Wszystko do kawy. Tu zakupiłam czekoladę, ponieważ właśnie kartkę i czekoladę wręczę tak skromnie Michaelowi, którego sprzątam w czwartek. O, są koty. Mówię, że były koty. A, bo ja trzy paczki wzięłam. Myślałam, że dwie takie koty. Widzicie? Śmieszne kartki. Nie zużyję wszystkich, bo ja potrzebuję dla każdego do pracy po jednej. No i w piątek na sprzątanie i w czwartek na sprzątanie. Kurczaka, pół kurczaka świeży, ciepły do jedzenia na obiadek. Tutaj zakupiłam, to mogę powiedzieć, bo to akurat jest dzisiaj, zakupiłam coś dla Ani, która ma urodziny, więc jak mnie Ania oglądasz, to buziaki od ciotki Agi, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Ania jest to córa mojej psiapsiuły, Karoli. Także kochana, z okazji tych Twoich tam 12 urodzin, wszystkiego co najlepsze, zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń po prostu. Także tutaj mogę pokazać, bo to Oliwia dzisiaj idzie do Ani na sleepover, więc zostaje na noc. Zakupiłam Ani paletkę, to jest bronzer i rozświetlacz. Ja miałam, czy mam nawet jeszcze tą paletkę i wiem, że jest dla niej fajna, będzie dobra. Nie chciałam, nie mogłam wybrać nic, co byłoby z bronzerem zbyt brązowym, bo Karola by jej nie pozwoliła, więc musiałam wybrać taką bardzo neutralną w miarę. No i bardzo ładny taki młodzieńczy, bym powiedziała, rozświetlacz z Collection Highlight and Contour. Dokupiłam jej tusz, jakiś niby wydłużający taki, nie wiem, jak ktoś zna, to możecie mi śmiało pisać. Taki tusz również z Collection i wzięłam jej jeszcze trzeci produkt do ust, Lip Plumper That's Swell i pięknie on pachnie miętą. Miętą, wanilią, coś takiego. Także takie trzy rzeczy. Sobie zakupiłam Super Stay 24 Concealer i jest to promocja z Maybelline za 3 funty w odcieniu medium beige, coś tam. Taki.
3 pounty, jakaś promo. Dalej zakupiłam też tutaj czekolady, bo tak jak mówię, do pracy każdy dostanie ode mnie czekoladę i kartkę, już nie będziemy sobie nie do jakich prezentów, bo za dużo nas tam pracuje, słuchajcie. Człowiek musiałby naprawdę na 4 etaty chodzić, jakby tak każdego chciał obdarować. Zakupiłam też 3 grześki, bo było 3 za funta chyba. Więc to tutaj właśnie jakieś nowość niby, te czekolady to jakaś nowość, takie z Cadbury. Jakieś almondowe, no to tak jak mówię, te dwie akurat mam na piątek, ta jest na czwartek na sprzątanie dla Michaela plus karteczka, a tutaj mam, ja zapomniałam teraz, czekajcie, Howard i nie pamiętam tej pani, Howard i Mrs. Walker, u których też sprzątam, więc to dla nich na piątek. A, i jeszcze Ani kupiłam, zapomniałam. Glam Crystals Dazzling Gel Liner. Taki liner z tych takich mieniących, pięknych. Teraz zobaczymy, czy się wyzumuje, ale już troszeczkę go widać, że jest taki, widzicie? On jest taki mieniący się. Może tego nie widać, ale na kolorowo się mieni. To nie jest srebrny, tylko taki właśnie na kolorowo mieniące się, tak jak moje paznokcie, że one wyglądają na złote, ale mienią się na czerwono, złoto, no, a tutaj z kolei na kolorowo. Taka rzecz, czyli w sumie 4 rzeczy dla Ani. Dalej zakupiłam pasztet podlaski z pomidorami i ser żółty, bo to zawsze musi być. Czyli mamy tu Mazda Mersal w plastrach i wsio. I te wszystkie moje zakupy. Później otworzymy sobie kalendarze. Najpierw ogarnę wszystko, co mam ogarnąć tu. Zjem coś, przygotuję dzieciaczkom ziemniaczki i surówka. Jeszcze mam porę z wczoraj, więc ja zjem sporą, a im zrobię coś, co będą chcieli, chyba że zresztą buraczki. No i co? Chowam rzeczy i się odezwę do Was w wolnej chwili. Także jak ktoś jeszcze ma się urodzinki, to wszystkiego najlepszego. Tak, jestem trochę zmęczona, widać to na mojej twarzy, ale cóż. Takie życie, staruszka. Biorę się, bo piekarnik mi się rozgrzewa, więc wsadzę pizzę i... Okej, to ja się słyszę z Wami niebawem. No i dzień doberek, tak, dzień doberek, jasne, już na pewno. Już się do Was odzywałam, więc żaden dzień doberek. Słuchajcie, właśnie, zmontowałam jeden film, teraz robię drugi. Mam cienie pod oczami, które nie wiem, czy uda mi się przypudrować, ale spróbujmy. Czekajcie, wezmę puder. Mam pierwszy lepszy Vivo Banana Loose Powder, ten War. Przypudrujmy sobie lipo, jak ja to mówię. Oko, w sensie, że mój nowy pędzelek z Cicque Pro. No i dobra, no sobie troszeczkę nałóżmy. Nie za dużo. Powinnam wyjść, ale nie mogę, bo kurczę, się boję, że się nie powyrabiam. Chcę troszeczkę, tylko tak wiecie, tu okolice pod oczami, no tak mam strasznie. Takie cienie pod oczami, ci będę strasić w pracy, słuchajcie. No. Boję się, że się nie powyrabiam i tak chciałam pójść, żeby jeszcze tak, wiecie, dokupić wszystko, bo będę, kurczę, napięta i spięta jak baranie jaja, jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, pojutrzejszy. Kiedy to już te święta? Co to za dzień? Zaraz, poczekajcie, kalendarz muszę otworzyć. No jakaś masakra z tym grudniem się porobiła. Wy też tak macie? No po prostu ja nie wiem, ja ciągle jakby jest, chyba jeszcze jestem w październiku, w listopadzie, a to już koniec grudnia. Kto to pomyślał? Uwaga, już Wam patrzę. 19, środa, to dzisiaj, jutro, urodziny Ewci, to wiem, muszę pamiętać. Ja idę na pazury, po południu, rano mam sprzątanie. Ale dobrze, bo nie mam jutro pracy, czyli po południu, jak wrócę z pazurów, mogę coś nagrać, więc może coś nagram z tych zaległości. Więc jutro taki dzień, no dobrze, sprzątanie, nie mam długo, później idę na pazury, bo chcę zmienić. Szkoda w sumie, że ten film się ukaże nie jutro, tylko później, bo mogłybyście mi podradzać, jaki kolor na paznokcie, ale zadam Wam pytanie na Instagramie. Tak się waham między czerwienią, złotem, a czernią. Są 3 kolory, które do mnie teraz przemawiają. W piątek moje dzieci idą ostatni dzień do szkoły, ja idę na popołudnie do pracy. Czy ja mam coś rano? Tak, pewnie, że mam coś rano. Czekajcie. Czy ja mam w czwartek rano? Nie, w piątek mam rano. Tak, nie zapisałam. Tutaj mam sprzątanie u Państwa Walker. Czekajcie. Sprzątanie. Zapomniałam. Mam gdzieś wpisane pewnie w kalendarzu, w telefonie. Sprzątanie i tam idę na 2 czy 3 godziny.
2 albo 3 godziny, już nie pamiętam. Więc to zurki, tu sprzątanie. W piątek sprzątanie rano, po południu druga praca. Ja w Wigilię pracuję 24, idę na czwartą. To jest poniedziałek, czyli w sumie w niedzielę jeszcze mam czas. W niedzielę też mam czas i w sobotę w sumie, i w sobotę też raczej mam czas do popołudnia, żeby jeszcze zakupić coś do pracy. Dobra, spoko, czyli nie muszę teraz lecieć. Teraz otwórzmy sobie kalendarze. Jest godzina 13. Ja nagrywam Wam Vlogmasa i zmontowałam 2 filmy. Jeden chyba Wam już udostępniłam, tak? O 10 chyba miał, bez premiery chyba był, albo z premierą, już jak nie pamiętam. Te premiery to u mnie akurat się tak mało spisują. Ja jestem kanałem takim raczkującym na tle tych wszystkich takich kanałów, wiecie, wysokopółkowych, jak ja to mówię, czyli tych większych kanałów, więc tam wyczekujecie bardziej. Ja myślę, że u mnie nie ma chyba sensu robić po prostu jakiś tam premier. Czy dorzucimy sobie jeszcze glow? Nie, chyba wystarczy, co? Nie będziemy robić glow kitulca, dlatego że ja dzisiaj idę do pracy, tak jak mówię. Na ustach mam właśnie cały czas ten produkt, bardzo go lubię, bardzo się z nim polubiłam i strasznie chcę właśnie ten drugi, ten... Ale nie chcę go kupować, słuchajcie, za 7 coś funtów. Teraz byliśmy na tym Fortinet i kurczę, nie dotarłam do Superdraga. Jeszcze właśnie też będę chciała testować sobie to. To jest ten Glitter Mascara and Liner z myszką Miki z Primaniego. Ale no nie do pracy, ale może na Sylwestra. Na Sylwestra raczej tak. Dobra, filmik z kartkami jeszcze Wam nie wjechał na kanał, więc jeszcze dzisiaj kartek nie będę wysyłać. Czy już wjechał? Albo już wjechał i dopiero dzisiaj po południu je przejrzę. Tak, wjechał, bo komentarze zaakceptowywałam i były 2 osoby chętne na kartkę, więc 2 kartki już bym miała wysłane. Czekam jeszcze na 3. osobę i poczekam jeszcze sobie z dzionek i dopiero wyślę kartki, czyli będzie to prawdopodobnie jutro, czyli 20 grudnia. O, właśnie skonwertował mi się filmik, więc super. Zapiszmy i od razu przesyłajmy, więc już będę miała filmik na jutro. Dobra, jeżeli chodzi o, jakby ktoś pytał, to dzisiaj na oczach mam miks, totalny miks, to takie też świecące, tutaj widzicie, to jest Topshop, trochę NYXa i paletka użyta Nafta przy współpracy z Natalią Siwiec z Revolution. Dobra, czekajcie, oczywiście głos jest wyłączony, więc nic nie słychać, ale chcę sprawdzić, na jakie te mam dla Was filmy. Dziś Wam dodałam, zaraz idę jeszcze po jedną kawę, 2 godziny temu mamy już 300 wyświetleń, bardzo dziękuję za każde jedno pojedyncze, bo gdyby nie Wy, to by nie było mnie. Jutro mam to, czyli paczka, big packa z Polski, co dostałam, zobaczycie, i już mi się robi filmik na pojutrze, super. Może się okazać, że dodam Wam 2 filmy jak zwykle, standardowo, jednego dnia, nie jest wykluczone. Otwórzmy sobie kalendarze, no i teraz właśnie będzie śmiesznie, bo kurczę, chyba mamy znowu zaległość za 2 albo 3 dni. Sprawdzimy, więc lecimy po kolei, to jest co? To jest 17, to jest 18, to jest 19, kartka urwała się, także 3 rzeczy od Moni kalendarza. Ok, lecimy. 17. Zrób sobie szaloną fryzurę. Fryzury na cebulę. No to zrobimy sobie fryzurę szaloną, a co? Coś sobie tam zrobimy, nie? Co? No to pirujemy? Albo może, o, to już jest szalona fryzura, co? Zaliczacie? Co, ciekawe, szalone szaleństwo jest. Słuchajcie, jest takie szaleństwo. Się tak podtapirowałam, że po prostu lakieru nie trzeba. Kolejna szalona fryzura to jest fryzura na cebulę, tak się mówi? Nigdy nie nosiłam takich kitek. Zobaczcie, jak ją wygląda, jak czubek. Jakby nie było widać. Ale choinka jak ta lala. Jak u Ani Przybylskiej. Ale no, ta ona robiła, się stylizowała dziewczynę z taką fryzurą na choinkę. Więc tak bym mniej więcej wyglądała, jakby tak założyć mi jeszcze trochę bombek. Trochę jakiś tam gwiazdek, lampek, no byłoby fajnie. Dobra, także byłoby fajnie, szabadabada. Dobra, myślę, że fryzura zaliczona. Monia, zaliczyłaś? Musi być zaliczone. I co tutaj mamy? I mamy tu Avon Naturals Body Flirty Pear and Peony. Piwoni zapach, lubię gruszka z piwonią. Brzmi całkiem. Szczerze powiem, nie przypadam za balsamami z Avonu. Używałam, dlatego mówię, że nie przypadam.
używałam, nawet spoko, zapach nawet spoko, ale ja jednak myślę, że ja się nim podzielę, będę szczera, podzielę się nim, gdyż dla mnie te balsamy wysuszają bardzo skórę. Ja mam bardzo suchą skórę, naprawdę z takimi aż predyspozycjami takimi do wysuszania strasznego, poprzez to, że właśnie nadużywałam też kiedyś solarium i tak dalej. I te balsamy tak jak fajnie pachną, bo niektóre fajnie pachną, ten jest taki... Nie lubię kwiatowych zapachów, to wiecie, jeżeli chodzi o coś do ciała. Ja nie lubię perfumowanych zbyt bardzo, wolę takie otulujące, ciasteczkowe, może cynamon, może kakao, może czekolada. Takie lubię, wanilia, kokos. Kokos może mniej, chyba że na zimę, ale podzielę się, ja myślę, że podzielę się z bratową. Mam nadzieję, że Monia, znaczy jestem pewna, że Monia nie ma nic przeciwko. Nie ma sensu, ja cieszę się z tego produktu, bardzo dziękuję, ale wiem, że go nie będę używać, więc po co ma mi leżeć? A wiem, że może się komuś spodobać i przydać, także mnie te balsamy wysuszają. Piszcie mi w komentarzach, jak jest u Was, czy Wy lubicie balsamy z Avonu. Ja nie wiem, czy to jest tylko moje takie przeczucie, ja kiedyś miałam szaleństwo na tym punkcie. Ja kiedyś, jak pamiętam jeszcze w Polsce, już Wam kiedyś mówiłam, że właśnie zamawiałam bardzo często, co katalog praktycznie, to jak się pojawiały te wszystkie takie, wiecie, nowości, nie nowości, to ja po prostu wszystko chłonęłam. Więc zamawiałam wszystko po kolei, nie wszystko używałam, masakra. Masakra to była, ale naprawdę, ja nawet jak kręcę sobie, posmaruję, to za chwilę mam takie, bardzo takie szorstkie. Więc naprawdę dla mnie te balsamy są strasznie wysuszające. Piszcie wasze przygody, wasze opinie na ten temat. Lecimy dalej, ale dziękuję za... ciekawy produkt, bo kompozycja zapachowa jest bardzo fajna. Znaczy fajna, ciekawa, nie moje nozdrza. 18, ale liczy się gest, liczy się staranie, oczywiście jak najbardziej. 18, udawaj, że jesteś dzieckiem, a dzieci twoimi rodzicami? No to nie chyba, trochę za trudne już tutaj dla mnie. Ja mam udawać, no chyba, że jak dzieci przyjdą, to no nie wiem, ale ja mam udawać, że jestem dzieckiem. Musiałabym im nawet o tym, najpierw o tym powiedzieć, ale oni raczej by w tym udziału nie wzięli, raczej nie dla moich dzieci. Także to odpada. Otwieram rzecz. Zadania trochę, Monia, ci powiem, poleciałaś po bandzie, no. Znowu tu mamy coś słodkiego, coś waniliowego chyba. Nie wiem jeszcze, nie widzę, nic nie widzę. Ale jakaś mgiełka, to się ucieszę, bo uwielbiam mgiełki do ciała. Akurat. O, Marion. To coś chyba do włosów. Czekajcie, ja z Mariona lubiłam coś do włosów. Wow, błyskawiczna odżywka, Natura Silk. Jedwabna kuracja, Marion, odżywka błyskawiczna do włosów łamliwych o z rozdwojonymi końcówkami. Super lekka formuła, napisali razem. Bez spłukiwania. Wow. Czekajcie, bo mi ładnie mi zapachniało tak owocowo. No i to jest już dla mnie produkt. Kocham takie produkty. Kocham. A Mariona w ogóle bardzo lubię. Ale to już kiedyś mówiłam. Pachnie mi to brzoskwiniami w ogóle jakimi, słuchajcie. No i tak właśnie nie widzę. Czekajcie, nie ma tutaj rzekomo. Nie ma tutaj. Jest jakiś ryż tylko narysowany, ale pachnie mi brzoskwinią. Morelą. Przepięknie pachnie. Słuchajcie, świetna ta rzecz będzie. Już jestem w niej zakochana. Ukocham rzeczy do włosów bez spłukiwania. Takie jakieś jeszcze pięknie pachnące. To pachnie cudnie. Bardzo, bardzo kochana. Dziękuję, bo bardzo fajny produkt. Wow. Superowy. Ten odkładam, balsam. Superowa. Odżywka bez spłukiwania. Naprawdę świetna sprawa. Ja kocham. A jeszcze jak ten zapach będę czuła przez pół dnia, to już w ogóle będzie czad. Więc to. I 19, czyli kolejny produkt, ubierz się cała na różowo. Zrobię to być może, nie no, po pracy może nie, może jutro. Może jutro to nadgonię, więc zostawiam kartkę tu i otwieram to. Ubrać się mogę, tak, jest to do spełnienia. Coś ładnego koloru, brzoskwiniowego. Ja z tego coś miałam, jakiś kolagen albo coś, kupowałam w Polsce, w kurtowni takiej kosmetycznej i uwielbiałam. Bingo Spa, arganowy krem pod prysznic z brzoskwinią. Monia, normalnie wspaniała rzecz. Arganowy krem pod prysznic z brzoskwinią.
Krem nanieść na mokrą skórę, po umyciu spłukać. Super. Bardzo dziękuję i bardzo mi się to podoba. Także te dwa produkty są jak najbardziej moje perełki. To super, super, super. A zapach brzoskwini kocham. To Monia też wie. Bo o tym mówiłam Wam z kolei przy serii zapachowej, brzoskwiniowej i mango, peach i mango i moja piczka zresztą te słowo z The Body Shopu. Także uwielbiam, uwielbiam. Bardzo dziękuję, nie mogę się doczekać wypróbować sobie tego Bingo Spa, a odżywka na pewno będzie moją ulubioną, bo ja kocham takie produkty. Uwielbiam produkty ładnie pachnące na włosach. Więc bardzo dziękuję. Przejdźmy teraz do moich kalendarzy. Aha, i jeszcze do kalendarza mojego, tego dla Was. Poziu. Dobra, dzisiaj mamy 19. Nie wiem, co już nie było otwierane, ale zaraz zobaczymy. Teraz otwieramy sobie ten butsowy. 18 chyba nie otwieraliśmy, czyli wczoraj. A 17 też nie otwieraliśmy. A 16? Fajnie jest tak nie otwierać przez jakiś czas, Wam powiem. 16 było. Tu była ta pęseta nieszczęsna. Dobra, czyli 17, chociaż już podpatrzyłam 18. 17. Change starts with you. I kolejny ten sam clear, tak, ten sam sexy mother pucker. Używam go już. W pracy go nawet miałam. Taki produkt. Bardzo proszę, Pillow Plump, nie wiem, czy to widać. O, to jest ten taki, to jest taki plumper gloss, lip gloss do ustów, do ust, ale znowu zobaczę, czy się też właśnie nie podzielę, bo mam, a jak mam, to się lubię dzielić. 18 i widzę coś tu bardzo fajnego i nie dziwię się, że Sylwia Glitter też była zaskoczona, bo ja też faktycznie jestem i to jest naprawdę fajny produkt. Tak jak u niej się większość jej podoba, u mnie nie do końca. U mnie na przykład te lakiery i pensety jest to bardzo słaba rzecz, do, jeżeli chodzi o kalendarz adwentowy, bo uważam, że w tych czasach, słuchajcie, takie rzeczy jak separator, jak lakier do paznokci, dlaczego nie mogę ich otworzyć? Skleiły się? Jak lakier do paznokci, jak penseta, nie wiem, no może jeszcze patyczek do uszu dadzą, słuchajcie, rozumiecie, o co chodzi? Nie wiem, dajcie znać, czy mi się tak wydaje, czy macie takie same zdanie jak ja, ale uważam, że to są zdecydowanie za słabe produkty, jak na kalendarz o wartości 70, trochę podrapałam, nieważne, ale to mój będzie, więc spoko. Przyklejony był dlatego, już widzę, ta gumka taka tu jest, taka ten akryl, taki, wiecie, o co chodzi. When women support each other, incredible things happen. Super. Lash Impact, ja z Number 7 miałam na jakieś dwa tusze kiedyś, Intense Volume Control. Sparawśmy sobie, szkoda, że już pomalowałam, bo bym pomalowała. Fajna szczoteczka, już widzę, że fajna szczoteczka, taka. Będzie fajną szczoteczką, no szkoda, że sobie dzisiaj już pomalowałam. Może być fajny. Może być fajny, bo z Number 7 wiem, że jakiś jeden tusz lubiłam, a jeden wiem, że okazał się u mnie słaby. Tym bardziej, że za tusz jednak z Number 7 trzeba trochę dać. Więc powiem Wam szczerze, że nie zawsze to się przekłada, że ta cena jest adekwatna do jakości produktu. Ale cieszę się mega. Z tego produktu się cieszę bardzo. Czyli to było 18, czyli teraz 19, tak? O, takie duże okienko, aż Wam pokażę. Takie tu. To takie duże, więc mogłoby być coś naprawdę fajnego. Zaskocz mnie kalendarzu. Ale dobra, nie, chciałam się skrzywić, ale zwracam honor. Nie wiem, z czego to jest, nie wiem, czy tu będzie coś napisane. Zwracam honor, ponieważ jest to coś, co ja potrzebuję. Jest to coś, co ja potrzebuję i jest to zalotka. Ja używam wciąż tej mojej, nie wiem nawet, gdzie ją kupiłam, pewnie jakaś taniocha. Nie widzę nic podpisanego, żadnej nazwy, zero, nic. Uwielbiam tą zalotkę, no ale mam już ją i nie mogę nigdy trafić na fajną. Więc powiem Wam, co to takiego, czemu to takie, to chyba jakieś, a to się ściąga, bo to jest zapasowe te. Kumam już. Jak to było? Jak zwykle. Zdjąć potrafię, a założyć gorzej, nie? No dobra, tu jest zapasowe te, ja sobie to schowam. Ale z czego ty jesteś? Myślałam, że będziesz. Z czego to jest, żebym mogła Wam powiedzieć? Pewnie jakieś butsowe. Sprawdzę i Wam dam znać, czy też nie będzie to bubel. Ja jakoś nie umiem znaleźć fajnej zalotki. No zobaczymy, jak się spisze ta. Przekonamy się. Czekajcie, może nałożę.
Jeśli chodzi o zalotkę, to się cieszę, bo zalotkę potrzebuję i nie umiem znaleźć naprawdę fajnej zalotki, a szkoda jest mi wydać kupę siana na jakąś tam zalotkę, które widzę gdzieś tam w Bootsach, czy nie w Bootsach, czy nawet z Number 7, czy z czegokolwiek, ale szkoda mi jest wydać, kurczę, więcej niż na przykład 5-10 funtów na zalotkę, nie wiedząc, co to będzie, czy to będzie trafione, czy nie. Więc tu akurat się cieszę. Jak się okaże, że bubel, no to się nie będę cieszyć, ale jeżeli jest jakaś fajna, to mega się cieszę, więc to jest akurat fajny, ciekawy produkt, bo to mi się przyda bardzo. Chowam nawet z tym zapasowym, z tą gumką, więc 19 spoko, a jutro 20 też duża, zobaczymy. Dobra, to jest to, no i ostatni kalendarz z tych tutaj. Darujemy sobie świeczuszki, czy te lighty, dżemy też sobie darujemy, bo jeszcze nie zjadą trzech ostatnich, także spoko, coś mi swędzi nos. Otwórzmy sobie Soap and Glory, sprawdźmy, co nas tutaj zaskoczy, pewnie nic. I znowu, co? 15 była otwarta, 16, gdzie jest? 16 była otwarta, teraz 17. 17 nie była otwarta i znowu ta chyba taka mała, ta, to już mi wkurza. Tak głupio, że zrobili w tej samej formie, naprawdę trochę głupio, to znowu ta gwiazdka. Rich and Famous Shower and Bath Body Wash, ja się znowu podzielę. Także prezent tutaj do podziału, 18, może nie będę już więcej komentować, wiecie, o co chodzi. Coś nowego, wow, no i już jest lepiej. Give it some lip. No chodź to mamusi. Takie coś. Sexy Mother Pucker. Nie widziałam jeszcze w takim kolorze. Lip gloss. Nie wiem jaki to jest. O, jest. Pink Stardust. Ale słuchajcie, jakiś to kolor. No zapach, jak to zapach. Uwielbiam. Ale słuchajcie, to będzie taki ten. Taki kolor, no nie będzie aż tak bardzo widoczny pewnie tu dla Was. O, taki różowy, ale mieniący się. On jest z takimi drobinkami. Zaraz Wam pokażę zresztą. A? Widzicie? Teraz. Idealnie. No, jaki odrost piękny. Właśnie idę na paznokcie na tego jutro. No, także wróć. Aga, wróć. Dobra, jestem, także ten produkt mam nadzieję, że będzie mi pasować. Czyli to była 18. Nos mnie swędzi. Nie wiem, co to znaczy. Na miłość albo na gość chyba. Miłość, złość, gość albo gość, miłość, nie wiem. Dobra, 19. No chodź, tu takie maleństwo jest jakieś. Muszę to, poczekajcie, podważyć czymś. Kredka, to już Wam mogę powiedzieć, że jest to kredka. Da, złamię nożyk. Więcej nie kupię kalendarza, to już mówię. Za rok u mnie nie będzie kalendarza, chyba że jakiś taki górnopółkowy. I wtedy sobie odżałuję na jakiś naprawdę taki fajniejszy. Mamy kredkę, cieszę się, bo jest niebieska, więc naprawdę fajnie. Przyda się kredka niebieska, taka. Kiedyś może się przyda. Kredek, wiecie, nigdy za wiele, może być. Także to wszystko, tak? Jutro 20 jest gdzie? Na dole też coś wąskiego, więc jakaś chyba kredka znowu. Nie wiem, ale tak podobnej długości mniej więcej, więc jakaś kredka. Także tak by wyglądał kalendarz. Czy jestem zadowolona? Jestem zadowolona najbardziej dzisiaj z kalendarza od Moni. Jak mam być szczera. Tylko ten właśnie balsam do ciała z Avonu powędruje do mojej bratowej. No i co? I jeszcze przejdę do kuchni i otworzymy sobie kalendarz mój. Ale chyba tylko z dzisiejszym numerkiem. Tak mi się wydaje. No, także ja się z Wami żegnam. I odzywam się do Was może niebawem, może nie wiem, czy odpowiadać Wam tutaj podczas vlogmasa na te pytania, może podczas któregoś z vlogmasów Wam odpowiem na pytania, które zadawałyście mi na Insta, bo to jest Insta pytania, to też były właśnie z vlogmasa, czyli z kalendarza mojego. Nie wiem, jakbyście wolały, czy wolicie w jednym filmie, czy tak po prostu odpowiadać wybiórczo na jakieś niektóre. Zobaczymy, jeszcze się przekonam. Zobaczymy też, ile minut wyjdzie mi dzisiejsze nagranie. Idę coś zrobić, muszę wyprasować sobie na pewno mundurek. Miałam iść po kartki do tej drukarki, którą kupiłam. Okazuje się, że dwa tusze w niej są, kolorowy i czarny, chciałam być czarno-biały i czarny, tylko nie mam kartek, żeby móc wypróbować w ogóle tą drukarkę, czy w ogóle będzie hasać. Także też to. No i muszę sobie spisać jeszcze właśnie, jeszcze raz zajrzeć w grafik, jak to wszystko wygląda i czy ja się ze wszystkim wyrobię i obrobię. No, dobra, odzywam się do Was później.